Przed godziną 12 stanowisko komendanta powiatowego w Tarnowskich Górach otrzymało zgłoszenie o pożarze lasu przy drodze 908 w miejscowości Miasteczko Śląskie na wysokości Huty Cynku. Po przyjeździe zastępy stwierdziły, że jest objęte pożarem około 3 hektarów lasu. Przystąpiły do działań gaśniczych. Praktycznie już po ugaszeniu tego pożaru otrzymaliśmy informację, że objęte pożarem jest kolejna część lasu po drugiej stronie drogi 908 w innym miejscu niż miało to miejsce w pierwszej fazie. Z racji bardzo małej wilgotności i bardzo silnego wiatru, który zmieniał się non-stop w każdym kierunku, pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Na chwilę obecną, na godzinę 19, objęte jest około 50 hektarów lasu. Na miejscu mamy ponad 60 zastępów, zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z całego województwa. Mamy zarówno plutony gaśnicze z Bytomia, z Zabrza, kompanię gaśniczą z Będzina i jednostki z powiatu tarnogórskiego. O przypuszczalnej przyczynie na razie nie możemy się wypowiadać. Wszystko wskazuje na to, że były to dwa pożary w dwóch odrębnych miejscach i nie wskazuje to na przemieszczenie się pożaru, ale na chwilę obecną za szybko, żeby takie wnioski wysnuwać.